Halo, halo, dzień dobry, już powinno być widać, słychać, już powinni się wszyscy tam ujawniać. Jest Blanka, super. Dzień dobry. No, czekam na pozostałe osoby. Dzień dobry, Haniu. Świetnie. O, skarpeta numer 24. Super. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj, słuchajcie, w ogóle webinar taki dodatkowo wyjątkowy, bo ja dzisiaj tu nawet całą swoją klasę, słuchajcie, zgoniłam w takiej misji. Bo my też się zajmujemy, słuchajcie, tą lekturą, więc tym bardziej jest to ważne. Dobra, to słuchajcie, dam wszystkim chwileczkę na przywitanie. Dobra, widzę, że wszyscy już dali znać. To możemy, słuchajcie, powolutku zaczynać. Ja dzisiaj mam pod ręką aż trzy książki, bo żeby móc tak sobie całościowo porozmawiać, słuchajcie, o tych książkach, no to trzeba pamiętać o tym, że faktycznie one stanowią pewien komplet. Ciekawa jestem, ile z was było na pierwszym webinarze dotyczącym, słuchajcie, tej książki. Kto był? Dajcie znać. Kto był? Hej Kostek, hej Marysia. Świetnie. Okej, Małgosia, Milena, super. Mamy takich stałych bywalców, ekstra. No to dobra, moi drodzy, to znaczy, że macie dobre przygotowanie i będzie można zaczynać. Słuchajcie, dajcie mi tutaj sekundkę, na chwileczkę sobie włączę mikrofon, kamerę dosłownie na sekundę. Ja już wszystko mam włączone. Ok. Tak, jest Krzysztof, słuchajcie. Jest Krzysztof, który dzisiaj moderuje czat, więc ja od razu na początku przypomnę nam, słuchajcie, zasady. Czat to jest takie miejsce, w którym się komunikujecie ze mną, w którym możecie napisać, co wam w duszy gra, związanego z tematem, który dzisiaj poruszamy. Dzień dobry, Basiu, z tematem, który poruszamy i z tym, czym będziemy się zajmować. I jak wiecie, skarpetki sprzyjają temu, żeby było zabawowo i rozrywkowo, więc mam nadzieję, że będziecie się dzisiaj dobrze bawili. Pamiętajcie o tym, że też czat jest moderowany, niemodernizowany, bardzo mi się to ostatnio spodobało, słuchajcie, u was. Moderowany to znaczy, że na główny publiczny czat wybierane są takie, słuchajcie, kluczowe wiadomości, żeby wszyscy nadążyli z czytaniem tych komunikatów i informacji. Więc nie martwcie się, ponieważ ja jako prowadzący widzę wszystkie wasze komunikaty, więc bez obaw wszystko do mnie trafi. No właśnie, dzięki Mikołaj, że mówisz, o 11:30, słuchajcie, będzie webinar z Krzysztofem, który będzie także związany z skarpetami i was też prosiliśmy dzisiaj, żebyście mieli przy sobie jakieś ciekawe skarpety, które będą nam dzisiaj pomagały w zabawie, więc mam nadzieję, że macie kolorowe skarpety. Słuchajcie, ja mam swoje skarpety na dzisiaj przygotowane tutaj, ale o tym, słuchajcie, za chwileczkę, zaraz będę zdradzać, do czego te skarpety mi dzisiaj posłużą. Tak, skarpeciaki Pani Teresy, słuchajcie, jedna z pierwszego webinaru, a druga w nowej odsłonie, no bo wiecie, z tymi skarpetami w tej książce jest tak, że faktycznie one dotykają problemu zarówno pojedynczych skarpet, jak i podwójnych, ale kto czytał, ten wie. Słuchajcie, sprawdzimy w pewien sposób, czy dobrze pamiętacie, co się działo na ostatnim webinarze, bo ja bardzo chcę wierzyć w to, że jeżeli ktoś został zachęcony do przeczytania tej części, to już jest dawno po zapoznaniu się z nią, bo wiecie, że nasze webinary służą temu, żeby zachęcić was przede wszystkim do przeczytania. Nie czytamy tutaj, słuchajcie, całości książek, więc liczymy, że przeczytaliście. Mam nadzieję, że już mamy na pakiecie, słuchajcie, w tych naszych prawie 150 osobach komplet dzieci, które czytały tą książkę, więc zaraz, słuchajcie, sprawdzimy. W tej, no właśnie, super. Dzięki, Kasia.
No to uwaga, w tej, słuchajcie, części ukryta jest opowieść o 10 skarpetach, to już wiecie. W zasadzie każda z tych skarpet przeżyła jakąś wyjątkową przygodę. Wyjątkowa przygoda była możliwa dzięki temu, że skarpety uciekały przez dziurę, która znajdowała się pod pralką, którą odnalazł tam, słuchajcie, dziurę oczywiście odnalazł, nie pralkę, hydraulik, który odkrył tajemnicę uciekających skarpetek, bo na początku mała B wraz z mamą zastanawiały się, co się dzieje, że skarpety znikają. Świetnie, Wojtek. Lubimy takie debiuty. Chciałabym, żebyście popatrzyli, słuchajcie, na wykaz skarpet. Nie ukrywam, że namalowanie ich trochę zajęło mi czasu, słuchajcie. No właśnie, chciałabym, żebyście przyglądali się tym skarpetom i zastanowili się, możecie sobie to zrobić, słuchajcie, na jakiejś karteczce, na jakiejś notatce swojej własnej i zastanowili się, która skarpeta pasuje do którego wydarzenia. Jeśli nie pamiętacie wszystkich, to okej, rozumiem, jakby nie ma problemu, ale zróbcie sobie, macie taką karteczkę, macie na tacie coś do pisania, notatkę krótką, w której zaznaczycie, która skarpeta zielona pasowała do którego wydarzenia. Mamy tam, słuchajcie, skarpetę zieloną, seledynową, niebieską, czy też granatową, bo tak w zasadzie było w książce, czarną, czerwoną, szarą, taką w kropy, marynarską, taką szarą, kudłatą, wełnianą i piękną, pasiastą. No właśnie. I mamy wydarzenia, które się wiązały z tymi skarpetami. Słuchajcie, nie jesteśmy w stanie ruszyć dalej bez przypomnienia sławnych pierwszych skarpet. No wydaje mi się, że kto czytał książkę, ten mnie rozumie. No dobra, moi drodzy, to czekam na odpowiedź. Pierwsza skarpeta, skarpeta zielona, to która opowieść? Jeden, ile? Musimy, słuchajcie, po kolei, żeby się troszkę uporządkować. Nie wszystko na raz. Mówicie G, 1, 9, a 5, 1G, 1G, 1G. Słuchajcie, 1G, dokładnie tak. Zielona skarpeta dbała o to, żeby gniazdo, w którym miało się wykluć pisklęta, było odpowiednio zabezpieczone. Małgosia i Milena, my robimy takie szybciutkie przypomnienie z pierwszej części. Jeśli jej nie czytałaś, to będzie już miała taką zapowiedź, o czym są przygody w pierwszej części, a dzisiaj zajmiemy się drugą. Ponieważ książka dotycząca skarpet to jest taka kompilacja kolejnych książek, ale które nie wymagają czytania jakby ze sobą wspólnie, chociaż jest to też przyjemne. No dobra, zielona skarpeta dbała o gniazdo. Skarpeta seledynowa, druga. Dwa F, mówicie. Seledynowa, 2F, została detektywem. Mhm, świetnie. Doskonale. Chcę, żebyście wiedzieli, jakie fantastyczne przygody przeżywają te skarpety. A, słuchajcie, granatowa skarpeta. Granatowa skarpeta, pamiętacie? Który to będzie obrazek? 3 do... B, świetnie, świetnie. Słuchajcie, 3B, granatowa skarpeta została politykiem. Dokładnie tak, słuchajcie, taka ważna sprawa ostatnio. A jak tam czwarta skarpeta, czarna? Świetnie sobie radzicie. 4C, świetnie, świetnie, dokładnie. Czarna skarpeta, słuchajcie, wygrała casting i występowała na wielkich scenach. Czerwona skarpeta, pewnie macie już podpowiedź, czerwona skarpeta zawinęła się w coś. 5. Piąta skarpeta, świetnie. Piąta skarpeta została zwiniętą różą i pomogła wygrać konkurs pewnej miłej damie. A szara skarpeta? 6. Szara skarpeta. 6E. 6E, dokładnie. Szara skarpeta, słuchajcie, została mysią mamą. Doskonale. Mysią mamą opiekowała się małymi myszkami. 7 skarpeta w kropy. 7H, idziecie jak burza. No, 7 nie do końca H, nie do końca. 7, mówicie D. Tak, słuchajcie, 7D. Ta skarpeta, słuchajcie, odpowiadała za straszenie w szpitalu, ale takie pozytywne straszenie, ponieważ miało to na celu rozbawianie dzieci, które w tym czasie były w szpitalu i mogły się bać różnych sytuacji, a dzięki tej skarpecie wszystko stało się wbrew pozorom prostsze. A marynarska skarpeta, tam już był dobry trop, słuchajcie, z tą marynarską skarpetą. Świetnie, Blanka. 8H,
8H, marynarskie skarpety trafiły na stópki nowego właściciela, bo były małymi skarpetami małej B. Słuchajcie, zostały nam jeszcze tylko dwie skarpety i możemy lecieć dalej. Skarpeta wełniana 9, skarpeta wełniana, o, widzę, że już ktoś miał, tak, Piotrek tutaj wrzuca 9J, słuchajcie, skarpeta wełniana stała się po całych swoich przygodach fragmentem swetra, bo została nitka z tej skarpety wpleciona w sweterek. No i słuchajcie, 10. skarpeta, to była wyjątkowa skarpeta, bo ona była sama w pudełku. Słuchajcie, ona była sama w pudełku i doskonale 9i i została doradcą na dworze króla, a w ogóle była wyjątkowa, bo właśnie w oryginalnie zapakowanym pudełku już od samego początku była sama i nie mogła spełniać tak do końca swojej skarpecianej funkcji. Moi drodzy, no świetnie się spisaliście, widzę, że bardzo dużo osób przeczytało niesamowite przygody 10 skarpetek od naszego ostatniego webinaru, za co Wam bardzo dziękuję, ale słuchajcie, no nie mogłam, muszę Wam powiedzieć, że nie mogłam się powstrzymać i gdy kupowałam czemu nie ma pani Iwony? Dlatego, że pani Iwona, słuchajcie, zajmuje się wieloma też ważnymi rzeczami, ale na pewno gdzieś tam się przysłuchuje. Mikołaj, nie martw się. Moi drodzy, druga część to nowe przygody skarpetek, jeszcze bardziej niesamowite. I słuchajcie, początkowo ja nawet myślałam, że to są dalsze przygody tych skarpetek, które są na początku. I nie ukrywam, że z takim zamysłem kupowałam książkę. Ale, tak Franek, widzę. Ale gdy ją kupiłam, to okazało się, że tam są w ogóle opowieści o nowych skarpetkach, ale słuchajcie, o nowych skarpetkach, ale w domu B powiało grozą. Posłuchajcie, co się działo, a ja tu jeszcze dla sprawdzenia Wam podaję odpowiedzi. Słuchajcie, w domu B powiało grozą w drugiej części, posłuchajcie. Pewnego dnia mama małej Basi, nazywanej przez rodzinę Małą B, wręczyła tacie opakowanie proszku do prania i oświadczyła: dziś, mój kochany, twoja kolej. Wypierz osobno rzeczy czerwone, osobno niebieskie i osobno białe, a potem wszystko rozwieś. Ja wychodzę w ważnej sprawie i poszła sobie. Tata przez moment stał zamyślony i już chciał odłożyć proszek na półkę w łazience, a do prania wrócić trochę później, gdy nabierze ochoty. Kiedy uświadomił sobie, że później to może być za późno, bo on nie ma ani jednej pary czystych skarpetek na następny dzień. Zaczął więc wrzucać kolejne rzeczy do pralki. Czerwona koszula, hop, czerwony podkoszulek, hop, czerwone galoty, hop, aż doszedł do swoich ulubionych malinowych skarpetek, które przepięknie komponowały się z granatowymi mokasynami z chwościkami. Wrzucił jedną skarpetkę, szuka drugiej, a tu nie ma. O nie, zawołał przerażony, tylko nie moje ulubione malinowe skarpetki. Wracaj, słyszysz, nie możesz mnie tak zostawić. A potem szybko odsunął pralkę i wsadził rękę w czarną czeluść w podłodze. Już od jakiegoś czasu rodzina małej B wiedziała, że skarpetki, które znikają w praniu, już nie są pożerane ani przez pralkę, ani przez nikogo innego. Nie rozpuszczają się też w wodzie, ani nie stają się niewidzialne, tylko po prostu uciekają przez tę dziurę w poszukiwaniu szczęścia. Tak też było niestety z ulubioną malinową skarpetką taty. Tata miał jeszcze nadzieję, że może uda mu się ją w ostatniej chwili zawrócić z drogi i w tym celu zaczął badać wnętrze dziury. Niestety, tatusiu, to nic nie da, powiedziała mała B. Ona po prostu odeszła, widocznie miała powód. Ale tata nie mógł się pogodzić z tą stratą. To się nigdy więcej nie może powtórzyć. Zawołał i pobiegł po swoją ulubioną skrzynkę z kitem, gipsem i klejem. Zaraz to pięknie załatam i żadna cwaniara mi nie zwieje. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Mała B nie była przekonana, ale tata wyglądał na zdeterminowanego. Być może zmieniłby zdanie, gdyby wiedział, że w tym samym czasie zaginione skarpetki wiodą bardzo interesujące życie poza koszem z brudną bielizną. Na przykład jego ulubiona malinowa. No słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że dobry początek, bo wiecie, ja też mam dwie skarpety, takie w sumie trochę malinowe, i one dzisiaj będą odgrywały bardzo ważną rolę podczas naszego spotkania. Jedna skarpeta, o której ostatnio dzieciaki mówiły, słuchajcie, wymyślaliśmy jej imię, pamiętacie, mówiliśmy sobie na ostatnim webinarze, że jeżeli mamy taką skarpetę, która potrzebuje jakiegoś, słuchajcie, jakiegoś takiego wsparcia, to, że warto sobie z niej coś robić. Mam nadzieję, że Wy również wykonaliście swoje skarpety i znaleźliście nową rolę. Nie ukrywam, że niektóre dzieci na nasz profil na Cyfrowym Dialogu wrzucają zdjęcia przeróżnych swoich wytworów,
Wiem, że powstawały różnego rodzaju misiaki, inne stworzaki, więc mam nadzieję, że ta skarpeta z pierwszego webinaru Wam towarzyszy. No ale słuchajcie, skarpety to zwyczajowo pary, więc dzisiaj będziemy się dowiadywać, co ta druga skarpeta będzie, słuchajcie, robiła. Natomiast ciężko by było dyskutować o przygodach i rozwiązywać zadania, jeśli nie poznacie nowych, słuchajcie, jeśli nie poznacie nowych skarpet. Więc szykujcie się, bo dzisiaj trochę skaczę po książce. No bo właśnie, pamiętacie, ja zawsze mówię, że są takie książki, po których można skakać i są takie książki, po których skakać się absolutnie nie da. Co to znaczy, że można po książce skakać? To znaczy, że można czytać kolejne opowieści nie po kolei. Nie po kolei, czyli każdy rozdział jakby odpowiada za inną część. Historie nie są ze sobą powiązane. Są natomiast takie książki, które trzeba czytać absolutnie po kolei, bo niestety straci książka sens. Ta jest wyjątkowa, można ją czytać na części, więc szczególnie warto, jeśli są tam, słuchajcie, na pokładzie uczniowie klas pierwszych, żeby szczególnie zachęcić się dzisiaj do czytania. Ktoś tam pyta, jaka, słuchajcie, nowa część. No to ja jeszcze raz pokazuję. Nowe przygody skarpetek, jeszcze bardziej niesamowite. Posłuchajcie pierwszej przygody, znaczy w sumie nie pierwszej, bo tak naprawdę to kolejnej, ale związanej z tym, co macie narysowane na rogu, bo dzisiaj tak będziemy, słuchajcie, zapowiadać każdą opowieść, którą będę czytać. Posłuchajcie. O prawej granatowej skarpetce, która pomogła panu Markowi dogadać się z robotem. Czasem skarpetka bierze swoją naturę od osoby, która ją wydziergała na drutach. Taka osoba zwykle dzierga z miłości. Chciałaby ochronić dzieci albo wnuki przed całym chłodem świata. A ponieważ jest to niemożliwe, próbuje przynajmniej ogrzać im stópki. Skarpetki, które wychodzą spod takich palców, są pełne czułości i cierpliwości. Dokładnie takie jak granatowe skarpetki z wełny merynosów. Tak na marginesie zachęcam, żebyście sobie sprawdzili, jak wyglądają merynosy. Dziadek małej B przez 2 tygodnie dziergał na drutach prawe i lewe oczka, żeby jego ulubiona wnuczka miała mięciutkie otuli stópki. Skarpetki wyszły mu rzeczywiście cierpliwe i kochające, jednak co nie zawsze jest zaletą w przypadku garderoby, lubiły też podróżować. Zupełnie tak samo jak dziadek. No i zdarzyło się pewnego dnia, że prawa granatowa skarpeta z wełny merynosów, nic nikomu nie mówiąc, opuściła siostrę bliźniaczą, opuściła małą B i poszła przed siebie ciemnym korytarzem pod pralką, bo pragnienie wędrowania było w niej silniejsze niż cokolwiek innego. Korytarz zaprowadził ją do lasu, prosto pod szałas, w którym mieszkał pan Marek, kolekcjoner rupieci i artysta. Ach, jakie cuda umiał robić. To, słuchajcie, to całkiem jak nasza pani Mariola, ona też zbiera takie skarby i pani Asia też. Fontanny z puszek po oliwie, kolanek od zlewu i różowych szczotek do butelek. Wielkie klepsydry złożone z metalowych lejków, które odmierzały czas potrzebny do upieczenia ziemniaków w ognisku, albo lampy naftowe połyskujące w rytm migotania gwiazdy polarnej. Tak, pan Marek był prawdziwym geniuszem. Była jednak pewna rzecz, która mu się nie udawała. Wynalazca od kilku lat pragnął zbudować robota, który potrafiłby się sam poruszać, mówić, a także, na czym panu Markowi szczególnie zależało, zmywać naczynia. Oj, wy już o robotach wiecie naprawdę dużo, jak przychodzicie na nasze webinary. Robot był w zasadzie gotowy. Po wielu próbach i modyfikacjach wstał z podłogi, przeszedł kilka kroczków i nawet powiedział: dzień dobry, jestem Alojzy. Kiedy jednak pan Marek rozkazał mu zmyj naczynia, ten odwrócił się na pięcie, odmaszerował do kąta i tam już pozostał. Zmywać nie miał najmniejszego zamiaru. Pan Marek niecierpliwie się ciskał śrubkami, skakał po swoim szałasie, krzycząc: karamba, a niech ten dunder świśnie, bodaj cię małanka z piekła i jeszcze psia krew. Jednak robot pozostał na jego wybuchy złości całkowicie obojętny. Kiedy do szałasu zawitała granatowa skarpetka, pan Marek próbował właśnie wyprostować cienką złotą blaszkę, którą chciał wcisnąć robotowi pod silniczek, a silniczek u robota to coś w rodzaju serca. Liczył na to, że Alojzy weźmie się do zmywania, bo brudne gary zdążyły już wypełnić szałas po sam sufit. Nie musimy dodawać, że sam wynalazca nie zajmował się sprzątaniem. Umieścił teraz blaszkę w imadełku i zaczął opukiwać młoteczkiem. Puk, puk, puk. Blaszka była prawie prosta, więc jeszcze raz puk i do licha. Przegięła się w drugą stronę. Pan Marek westchnął ciężko i zaczął opukiwanie od początku. Puk, puk, puk i znowu to samo. Kolekcjoner rupieci otarł pod z czoła, ale dał blaszce ostatnią szansę. Na próżno. Jak była krzywa, tak krzywa pozostała. Karamba wyrwała się panu Markowi. Schwycił wielki młot i dalej, że okładać nim
i Madełko, i Blaszkę, która zaczęła podskakiwać i uciekać po całym szałasie. Karamba, karamba, darł się na całe gardło. Karamba, i niech to dunder świśnie. Jak brzydko, jak paskudnie. Nie wytrzymała granatowa skarpeta. Pan Marek łypnął na nią i trochę się jednak zawstydził. Cicho bądź, powiedział. To takie jest słownictwo techniczne. Potem wcale nie było lepiej, bo kiedy udało się wreszcie wyprostować Blaszkę i umieścić ją we właściwym miejscu, to okazało się, że mimo wszystkich starań robot nie ma zamiaru zmywać. Pokazał panu Markowi metalowy jęzor i odwrócił się do niego plecami. Tego już było za wiele. Pan Marek tak się zdenerwował, że aż mu para buchnęła z nosa. Zniszczę cię, przerobię na konewkę i spłuczkę, albo pojemnik na szczotki, tyle niuchu. Skarpetka od razu zrozumiała, że wynalazca jest w stanie zrealizować swoje pogróżki. No nie mogła na to pozwolić. Stój, zawołała, stojąc między wynalazcą a robotą. Tak nie wolno. Pan Marek się zatrzymał. Dlaczego nie chcesz zmywać, Alojzy? Zapytała skarpetka. A dlaczego ja miałbym chcieć to robić? W zmywaniu nie ma nic fajnego. A on, tu robot wskazał na pana Marka, do tego wszystkiego jest niegrzeczny. Skarpetka nie dawała za wygraną. No proszę cię, proszę, pogłaskała delikatnie ramię robota. Ty troszkę pozmywasz, a ja będę wycierać. Nie, no bądź tak miły. No i dobrze. Robot błysnął zębami ze złotych śrubek, ale tylko dlatego, że ładnie prosisz. Trochę pozmywam, ale on, tu znowu wskazał na pana Marka, dokończy i nie będzie na mnie więcej krzyczał. Pan Marek oniemiał z zachwytu. No i słusznie, no bo pokażcie mi drugiego wynalazcę, który umiałby skonstruować robota potrafiącego chodzić, mówić, zmywać i do tego wyposażonego w wewnętrzną siłę i uczciwość. Okazało się, że Alojzy zmywa wyśmienicie znacznie lepiej niż wynalazca, który tak mocno szorował porcelanową filiżankę, że urwał jej ucho. Robot uznał więc, że jednak sam się tym zajmie, a pan Marek niech już lepiej skonstruuje sensowny stojak na mokre naczynia. I tak sobie odtąd żyli razem w szałasie. Wynalazca, granatowa skarpetka i robot do zmywania naczyń, który okazał się także doskonałym robotem do prania, puszczania baniek mydlanych i do wspólnych spacerów po lesie. Choć Alojzy był w swoich porządkowych dziedzinach geniuszem, to jednak wszyscy troje dzielili się obowiązkami sprawiedliwie. Wynalazca starał się być grzeczny i unikał słowa karamba, tym bardziej, że działało ono robotowi na nerwy. Nie zawsze mu się udawało, ale najważniejsze, że próbował. No to moi drodzy, roboty do akcji, słuchajcie, roboty do akcji, widzicie, nasz robot nie za bardzo chciał wykonywać polecenia, no bo nie lubią, jak się go traktuje w sposób nieuprzejmy i ja myślę, że wszyscy tak mamy, że lubimy być traktowani z szacunkiem i z uznaniem, więc chyba rozumiecie też decyzję Alojzego. Świetnie, Franek, cieszę się, że czytałeś. No to moi drodzy, my troszkę wcielimy się dzisiaj w takiego, słuchajcie, robota. To będzie zadanie dla Was. Słuchajcie, ono jest trochę podobne do tego, które robiliśmy na webinarze z pierwszymi skarpetkami, ale w nieco innej odsłonie. To znaczy, ostatnio na webinarze szukaliśmy par skarpetek. Dzisiaj natomiast skarpetki nie mają par, ale będę sprawdzała, jak tam, słuchajcie, słuchanie dokładnych poleceń przez moje roboty, które się znajdują z drugiej strony, czyli przez Was dzisiaj takie wyzwanie. Otóż, jak wiecie, robot potrzebuje bardzo jasnych i precyzyjnych poleceń, które może wykonać. Tak, słuchajcie, działa programowanie, że wszystkie rzeczy muszą być przewidziane w programowaniu, żeby odpowiednio nam maszyna zadziałała, o tym wielokrotnie mówiliśmy. No i teraz ja bym chciała sprawdzić, jak idzie Wam, więc będę podawała informacje na temat skarpety. Słuchajcie, skarpeta będzie, informacja o skarpecie będzie obejmowała tą część górną, czyli ściągacz skarpety, tam gdzie jest gumka w skarpecie, żeby nam nie spadała, bo to mamy skarpety wysokie. Takie, słuchajcie, jakie do lasu się sprawdzają, żeby kleszcze nie właziły. Mamy, słuchajcie, piętkę naszej skarpety, palce, no i taką część główną naszej skarpety. Chciałabym, żebyście się uważnie przyglądnęli teraz skarpetą i podali mi współrzędną skarpety, o którą pytam. Dobrze? Sprawdzimy, czy ja jestem, słuchajcie, dobra w podawaniu poleceń, a czy wy w odczytywaniu. No to uwaga, szukamy skarpety, która ma zarówno ściągacz, jak i piętę, jak i paluchy w kolorze zielonym, natomiast środek skarpety jest w kolorze białym. Ciekawa jestem, czy widzicie, gdzie ta skarpeta jest. Podajcie współrzędną. Świetnie. Już ją odnaleźliście. Słuchajcie, E4.
litery. Pamiętajcie, najpierw litera, potem cyfra. Świetnie, E4, no to trochę utrudniam. Widzicie, ja zaczęłam troszkę na początku od informacji, które mogą być mylące, bo jest więcej skarpet, które mają zielone ściągacze i pięty i paluchy. No to uwaga, szukamy teraz skarpety, która... która ma czerwony ściągacz i czerwone paluchy. Natomiast pięta jest w kolorze żółtym. Środek naszej skarpety jest pomarańczowy. O, jak śmigacie. Ekstra, C2, świetnie. Super, super. Bomba. Słuchajcie, a teraz szukamy skarpeciocha, który ma... muszę wam tu coś, słuchajcie, utrudnić. Dobra. Już mam. Słuchajcie, szukamy skarpety, która ma czerwony ściągacz, czerwoną piętę, zielone paluchy i niebieski, czy też może nie niebieski, granatowy, bo to jest ten ciemniejszy kolor, granatowy środek. Czerwony ściągacz, czerwone pięty, zielone paluchy i granatowy środek. Ach, uwielbiam, słuchajcie, jak tak widzę, że wrzucacie tyle wiadomości. Ekstra. Świetnie, Bartek. D6. No, słuchajcie, jesteście specjaliści. No to, moi drodzy, to mam nadzieję, że już się rozgrzaliście. Gotowi na kolejną przygodę? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Bo... jest to opowieść o prawej skarpetce niebieskiej, która została muzą słynnej pisarki. Okej. Nie wszyscy rodzimy się tacy sami. Jedni liczą wszystko, co popadnie, sumują rachunki do zapłacenia, numery tablic rejestracyjnych, liczą własne kroki i co ciekawe, mają nawet specjalne krokomierze, na które zerkają co jakiś czas, by przekonać się, ile kroków im przybyło. Inni znowu wymyślają sobie niewidzialnych przyjaciół i prowadzą z nimi długie rozmowy o tym, co nigdy się nie wydarzy, a jeszcze inni chuchają na szybę i malują ładny widoczek. Podobnie jest ze skarpetkami. Bywają takie, które mają wybitny talent do liczenia i takie, które wolą zajmować się tym, co niepoliczalne. I właśnie do tej drugiej grupy należała niebieska skarpetka prawa, pochodząca podobnie jak jej lewa siostra ze stópki małej B. Ilekroć dziewczynka próbowała się skupić na czymś ważnym, na przykład na obieraniu ziemniaków, skarpetka zachęcała ją do wycinania w żółtej bulwie nosa, ust i oka, ale tylko jednego, żeby było zabawniej. Albo gdy mała B próbowała policzyć chmury na niebie, skarpetka szeptała: popatrz, jakie fantastyczne garuki, jakie ptakoryby. I z liczenia nic nie wychodziło, bo musicie wiedzieć jeszcze i to, że prawa niebieska skarpetka wszędzie widziała fantastyczne stwory, które dla innych były niewidoczne. Nie znaczy to wcale, że było z nią coś nie w porządku, skądże znowu, po prostu tylko ona miała zdolność widzenia garuków i ptakoryb. Wielu naukowców już dawno temu orzekło, że jeśli coś jest niewidzialne, to bynajmniej nie oznacza, że tego nie ma. To właśnie potwierdziły tajemnicze istoty, które dzień w dzień dreptały za prawą niebieską skarpetą. Rozmawiały z nimi, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat otaczającego świata i pogody, co z czasem stało się powodem okrutnych żartów ze strony pozostałych mieszkańców kosza z brudną bielizną. Co tam słychać u twoich niewidzialnych przyjaciół, skarpeto? Pytała kpiąco szlafrok mamy małej B. Czy garuki i ptakoryby wskoczą razem z tobą do pralki? Może gdyby je wyprać, stałoby się bardziej widoczne. Chichotała dżinsowa kurtka, którą tata małej B odziedziczył po swoim szwagrze. Przykro to mówić, ale nawet lewa niebieska skarpetka pokpiwała ze swojej siostry bliźniaczki. Sama bowiem twardo stąpała po ziemi i widziała tylko, co widzieć wypada. Słuchajcie, a propos ptakorybów i garuków, bo to warto zobaczyć. No słuchajcie, opowieść toczy się przez przeróżne miejsca tej skarpety, ale muszę wam tak, słuchajcie, w teleskrócie zdradzić, że na początku nikt skarpetce nie wierzył, że ona widzi te garuki i że widzi ptakoryby. Słuchajcie, trafiła nawet do Instytutu Weterynarii, konsultowała to z lekarzami i wszyscy stwierdzili, że jeżeli coś jest niewidzialne, to nie może to istnieć. Nikt nie mógł, słuchajcie, grantowej skarpetce pomóc. Aż pewnego dnia
Do murka podeszła rozwichrzona dama w sukience w kwiatki. Pochyliła się nad garukiem, który akurat nastroszył igły i pióra, a na jej twarzy odmalował się wyraz bezbrzeżnego zachwytu. Co za cudowny, kolorowy stwór, zawołała. Nigdy takiego nie widziałam. Jaki piękny, jaki drugi, równie ładny. Czy to pieski, kotki, jeżozwierzę? Madame, tu zwróciła się do niebieskiej skarpetki prawej. Cóż za niezwykłe stworzenia, pani towarzyszą. Skarpetka wyraźnie omal nie spadła z murka. To garuki i ptakoryby, zawołała. Pani je widzi? Naprawdę? Oczywiście, że widzę. Nikt ich nie widzi oprócz mnie. I teraz i pani, ucieszyła się skarpeta. W takim razie trzeba o nich opowiedzieć światu. Napiszę o nich książkę, zdecydowała rozwichrzona dama. Była bowiem pisarką. I tak też się stało. Przez wiele tygodni punktualnie o 8 rano niebieska skarpetka prawa siadała z pisarką do komputera i dyktowała jej kolejne przygody niewidzialnych stworów. Powstała z tego książka, która została bestsellerem i zdobyła liczne nagrody. No i co najważniejsze, nikt nie ośmielił się już powiedzieć, że garuki i ptakoryby nie istnieją. Słuchajcie, mam dla was grę. Bo mówi się, że jak czegoś nie widać, to to nie istnieje. Słuchajcie, ja mam swoją skarpetę. Wy pewnie nie jesteście w stanie teraz określić, jaki ciężar ma ta moja super, hiper, słuchajcie, skarpeta, ale jak pewnie widzicie albo słyszycie, coś tam, słuchajcie, się znajduje. Nawet próbuję wyleźć przez dziurę w skarpecie. Mam dla was propozycję gry. Tak na marginesie, ta gra jest taką grą, która może być przydatna właśnie na ten czas, kiedy jesteście w domu, bo potrzebujecie tylko skarpety. Słuchajcie, skarpeta, im większa, tym lepsza. Natomiast do takiej, słuchajcie, skarpety możecie włożyć różne rzeczy, które znajdują się w domu. Oczywiście bezpieczne, żeby skarpeta z tego, słuchajcie, wyszła żywa. No to teraz, moi drodzy, do skarpety chowamy różne rzeczy, które się tam zmieszczą. Skarpeta będzie naszą tajemnicą. Widzicie moją piękną, tajemniczą skarpetę. I tak jak czasami próbujemy odkryć jakąś tajemnicę, zaglądając przez dziurko od klucza, my również będziemy, słuchajcie, próbowali odkryć, co w tej skarpecie jest. Dodatkowo, żeby było nieco łatwiej, możecie sobie przygotować takie karteczki. Słuchajcie, te karteczki posłużą wam do tego, żeby napisać sobie na nich, co ukryliście w środku. W zależności od tego, w jakim jesteście wieku, czy jesteście w klasie pierwszej, drugiej, czy w trzeciej, albo w czwartej, piątej, albo w zerówce, możecie sobie tą grę, słuchajcie, dodatkowo utrudniać lub szukać różnych wariantów, bo słuchajcie, dobra gra to jest taka, którą można pięknie modyfikować i podnosić sobie, słuchajcie, poprzeczkę. Moja wersja gry, która będzie dzisiaj, polega na tym, że ja przygotowałam wam takich 9 naszych wirtualnych karteczek, na których zapisałam rzeczy, które mogły się tu ukryć. Mogły, ale nie wszystkie tam są i nie tylko one tam są, czyli wybrałam taki naprawdę trudny wariant, bo pierwszy mógł być taki, że schowacie tam tylko to, co napisaliście sobie. O, świetne pytanie, Małgosia. Tealight to jest taka malutka świeczuszka, którą się wkłada na przykład pod dzbanek z herbatą czasem albo do takiego świecznika, z którym się rozpuszcza wosk. To jest taka mała świeczuszka w takim metalowym opakowaniu małym. No dobra, słuchajcie, ja tam ukryłam różne rzeczy i teraz ja nie widzę, ale wkładam rękę do mojego skarpeciocha i teraz tak, spróbuję wam opisać, co to jest. O, już wiem, że to jest coś, co już wiem, że to jest coś, słuchajcie, co znajduje się na moim wykazie, więc będzie mi nieco łatwiej. Odgadnijcie, co to jest. Słuchajcie, to jest coś, co jest w dotyku takie dość elastyczne, na ile można powiedzieć, że elastyczne w dotyku. No ale dobra, jest na pewno długie, składa się z jakiegoś sznureczka. Składa się ze sznureczka, słuchajcie, można to sobie zawijać na palec. Na przykład. Dodatkowo na zakończeniach są jakieś gulki, jakieś takie. Z jednej strony jest takie coś bardziej ostrego, bardziej metalowego, z drugiej strony są jakieś takie kuleczki. Czy wiecie już, co to jest? No, w zasadzie, bo ja czułam rękę w skarpecie, nie wyciągnę, jak nie dostanę podpowiedzi, żebym w sensie nie. Spokojnie, Iga, zdążymy zrobić coś i z kredek, i z flamastrów. O, Adela mówi, czemu wyciągam? Jest, świetnie. O, widzicie, coś, słuchajcie, no tylko te kuleczki by nas trochę zmyliły, ale pierwsza część pasowałaby do gumki recepturki. No dobra, to teraz, słuchajcie, drugi wariant gry, więc moglibyśmy sobie, słuchajcie, grać tak, że sobie na przykład skreślamy te, które już znaleźliście.
Więc proponuję na początek taką wersję, że w skarpecie są tylko rzeczy, które sobie napiszecie, zrobicie sobie własną listę, ale ja słuchajcie, mam tutaj też wyzwanie, wiecie, takie trudniejsze, bo przecież mamy na pokładzie uczniów z przeróżnych klas. Słuchajcie, to coś, co mam w mojej skarpecie, to jest coś, co jest podłużne, ma jakiś guzik, który można włączyć. Jak się ten guzik włączy, to słuchaj, takie delikatne piknięcie jest czymś, co się zwęża do dołu, czyli takie podłużne, ale im dalej, tym robi się węższe. Na dole ma taką też metalową, słuchajcie, końcówkę. Całość jest jakby zrobiona z plastiku. Na końcu jest zaokrąglone. Mieści się w zasadzie w mojej dłoni, więc jakby nie jest aż takie bardzo duże. Tak, plastikowe. I słuchajcie, jest na tym jakiś wyświetlacz. I mogę wam powiedzieć, że nie znajduje się na tej liście. Ja już wiem, co to jest. Nie znajduje się na tej liście. Jest szczególnie, a ciekawe sobie może, czy już macie trop, powiecie, żebym nie podpowiedziała za dużo. Jakie macie tu propozycje? Telefon, latarka, przycisk, chcecie, ma przycisk. Latarka nie, słuchajcie, zmieściła się w skarpecie, taśma, jest czymś, czego nie ma na tej liście. No widzicie, taka wersja gry jest trudniejsza. Słuchajcie, jest podłużne i jest nie większe niż przeciętny długopis. I słuchajcie, wystawała przedtem ta część przez dziurę w skarpecie. Ha! To gdzieś tu, wiecie, o, popatrzcie. Przez dziurę w skarpecie wystawała. O, jest już tam dobra odpowiedź, świetnie. No, słuchajcie, posłuży, kiedy jest jakieś ryzyko, że jesteśmy chorzy. Jest, świetnie, Mateusz, świetnie, Mikołaj. Tak. Słuchajcie, to termometr, dokładnie. Jak widzicie, można się bawić tą grę na różne sposoby, więc zachęcam do tego, żebyście przygotowali ją sobie samą, bo skarpetka wam tylko pomoże. No i myślę, że i skarpecie będzie miło, że ma jakieś swoje zastosowanie. Jak wiecie, poziom podstawowy to taki, gdy mamy w skarpecie tylko rzeczy, które ukryliśmy na karteczkach, a trudniejszy to jest taki, że dokładamy tam na przykład dwie, które w skarpecie się, które na liście się nie pojawiły, więc miła skarpetkowa, słuchajcie, miła skarpetkowa zabawa. No dobra, moi drodzy, no to słuchajcie, lecimy dalej. Mamy jeszcze, słuchajcie, mamy jeszcze troszkę czasu i zdążymy spokojnie i z kartką, i z kredką, i ze wszystkim. Uwaga, i to jest część, która jest, słuchajcie, najlepsza na ten czas, który nas teraz dotyka. Posłuchajcie. O sportowej skarpetce prawej, która uciekła przed nudą. Aj, nuda nas ostatnio pewnie dopada. A może byś, kochanie, poszła trochę pobiegać? Zaproponował pewnego dnia tata małej B i zaproponował to też mamie, która położyła się na kanapie z kompresem na czole i z ponurym wyrazem na twarz. Ale ja nie mam stroju treningowego. Głos mamy również nie brzmiał wesoło. No to sobie kup, zawołała z kąta mała B. Będziemy mogły trenować razem. Świetny pomysł, wykrzyknęła mama i natychmiast pobiegła do sklepu z odzieżą sportową, gdzie znalazła dwa dresy w cenie jednego, różowy i zielony, oraz dwie pary butów, niebieskie i czerwone. Co więcej, dostała w prezencie cztery pary skarpetek, białych i bawełnianych, idealnych do biegania i ćwiczenia mięśni brzucha. Coś jednak musiało pójść nie tak podczas produkcji, bo skarpetkom zupełnie brakowało sportowego ducha. Mówiąc wprost, były potwornie leniwe, siedziały tylko w komodzie i jęczały. Ale nudy, co? No nudy, koszmar, co za pogoda, chyba ciśnienie spadło. O, ja też jak dzisiaj, słuchajcie, zaczynałam, to miałam takie uczucie. Ja to się dzisiaj nie ruszam z szuflady, a ja będę spać cały dzień, a ja już piątą kawę piłam i nic. Nie wiem jak u was, ale w Krakowie pada, więc faktycznie ciśnienie mogło być kiepskie. A ja nie mam siły, żeby się przewrócić z palców na pięty, a w dodatku leje. O matko, chyba jesteśmy w tej samej przygodzie. Niestety mama małej B zaparła się, deszcz nie deszcz, ona jest gotowa, żeby biegać. Trochę też dlatego, że córeczka wisiała jej przy nodze i jęczała. Ale obiecałaś. A jak się dziecku coś obieca, to już nie ma
wyjścia. Trzeba słowa dotrzymać, w przeciwnym razie całe wychowanie na nic. Dlatego wbiła się w ruszowy dres, do którego założyła białe skarpetki, w tym tę prawą, która czuła się szczególnie osłabiona, zasznurowała czerwone adidasy i poszła z małą B biegać do lasku. A musicie wiedzieć, że to była nie lada wyczyn. Dogonić dziewczynkę, która mknęła jak wiatr i niestraszne jej było drobne kropelki osiadające na nosie. Zupełnie inne było nastawienie skarpetek. Tak mnie to nudzi, że zasnę jej w tych adidasach i jeszcze się wywali, jęczała skarpetka. Tak mnie to męczy, że zaraz ducha wyzionę, jęczała druga. Dlatego z ulgą przyjęła decyzję mamy małej B, która oparła się w pewnej chwili o brzozę i wysapała. Mam już dość, wracamy do domu. Popatrz tylko, jak się rozpadało. Wprawdzie małej B nie wydawało się, żeby jeszcze deszcz był tak dokuczliwy, no ale co miała zrobić? I tak dwie białe sportowe skarpetki trafiły do kosza z brudną bielizną, obie w podłym nastroju. Straszny los nas tu czeka, powiedziała skarpetka lewa. Nie wiem jak ty, ale ja uciekłam. No to do zobaczenia w lepszych czasach. Prawa machnęła jeszcze siostrze na pożegnanie i zniknęła w dziurze pod pralką. Korytarz zaprowadził ją prościutko do garażu domu, który znajdował się na sąsiedniej ulicy. Siedziało w nim czterech potarganych chłopaków. Garaż należał do rodziców i jednego z nich i chowali się tam, żeby dorośli nie kazali im wynosić śmieci albo biegać do sklepu po śmietanę. Popijali lemoniadę, marząc o tym, że kiedyś będą sławni i bogaci. Nic się nie da zrobić w taki dzień, mruczał jeden. Wczoraj było gorzej. Nie dość, że padało, to jeszcze wiał wiatr. O nie, najnudniej było we wtorek. Wtorki są zawsze do kitu. Co oni powiedzą? A dla mnie najnudniejszy jest poniedziałek. Cały tydzień przed tobą, aż wszystkiego się odechciewa. Skarpeta ze zrozumieniem pokiwała głową, skoczyła na puszkę po farbie i powiedziała. Jak ja was dobrze rozumiem, chłopaki. Powiedziała, pozwólcie, że ponudzę się z wami. Chłopcy kiwnęli na znak, że się zgadzają. Siedzieli więc sobie razem, a deszcz bębnił coraz mocniej i mocniej. Zrobiła się z tego całkiem konkretna ulewa. A jak gruchnął piorun, to już było wiadomo, że to burza jak złoto. I wtedy nagle w środku tej burzy skarpetki usłyszała coś, jak tętent końskich kopyt. Słyszycie? Jakby jacyś jeźdźcy. Wszyscy czterej nadstawili uszu. No faktycznie, brzmi to całkiem przyjemnie. Zawołał ten, dla którego poniedziałek był nudny. I słuchajcie, zaczęli w jednej chwili, muszę wam tu szybko zdradzić, zaczęli w jednej chwili świetnie w tym garażu, słuchajcie, grać. Grać na wszystkim, co potrafili najlepiej, bo nagle poczuli przypływ, przypływ energii i takiego twórczego działania i nagle odkryli, że już nic nie jest takie straszne jak wcześniej. I nawet wystąpili przed publicznością. Wyobraźcie sobie, że we wtorek, a nazywali się Skarpeta Band. Cała ta opowieść kończy się takim bardzo ważnym zdaniem. Jak się znajdzie jedną rzecz, którą się lubi najbardziej na świecie, to inne sprawiają znacznie większą przyjemność. Dajcie znać na czacie, co jest dla was najbardziej ulubioną rzeczą na świecie, bez której nie wyobrażacie sobie życia. A ja w nagrodę pokażę wam zadanie, słuchajcie, to do kredek. Ja, kotki, komputer, koc, nuda, nudzicie też trzeba umieć. Rodzina, koc, rodzice, świetnie. Mój kot, no tak, maszyna do szycia. Rodzina, lody, mama, nie wiem, Maja, super, czekolada. Zajmowanie się modłą, babcia, ekstra. Telewizor. No dobra, moi drodzy, świetnie. To słuchajcie, mam dla was dzisiaj ostatnie zadanie i taki prezent na koniec. Ten prezent polega na tym, że dzisiaj nie będziemy tego zadania, słuchajcie, wykonywali w taki sposób, że ja będę oczekiwała, że zrobicie je jednocześnie, ale wierzę, że zrobicie je zaraz na zakończenie naszego czatu webinaru. Ale słuchajcie, co jest najbardziej wyjątkowe w tym zadaniu, że ja przygotowałam dla was w prezencie dzisiaj dwie wersje tej gry. Dwie wersje. Słuchajcie, jedna wersja tej gry jest czarno-biała. Oznacza, że będziecie mogli sobie sami ją zaprojektować i już za chwileczkę wrzucam ją wam na czat. Słuchajcie, będziecie ją mogli sami zaprojektować, ja zachęcam, żeby sobie ją pobrać w domu i ona nie ma, słuchajcie, nie ma żadnej wersji, nie ma tam żadnego kolorku. Wy tą grę znacie, bo gramy w nią bardzo często na webinarach. Polega na tym, że rysujemy sobie wzór skarpety. Słuchajcie, wzór skarpety sobie rysujemy w taki sposób, że na skarpetce, na kartce rysujemy sobie taką, słuchajcie, prototypową skarpetę. Jaka nam wyjdzie, taka będzie. Słuchajcie, o widzicie, ja spróbowałam sobie zrobić taką. Będziemy potrzebowali do tej gry, żeby skarpeta miała ściągacz,
miała piętę, miała palce i miała dodatkowy pasek, bo widzicie, pod ściągaczem jest ten pasek. Wzór tej skarpety znajduje się też na dole, więc jeżeli ktoś ma na przykład możliwość wydrukowania sobie kolorowej wersji, to jak najbardziej będzie mógł, bo już Wam rzucam za chwileczkę na czat tą grę w wersji kolorowej. Trzeba sobie namierzyć, słuchajcie, kostkę do gry. I jak będziecie mieli kostkę do gry, pamiętajcie też, że można sobie kostkę zainstalować jako aplikację w telefonie, bo my już to kiedyś robiliśmy. O! Iga, ja zachęcam do tego, żeby zrobić to sobie zaraz po naszym webinarze, bo nie chcę, żebyście mieli taką skarpetę jak moja, a ja wytłumaczę, o co chodzi w tej grze, bo myślę, że sporo z Was już ją zna, a wiem, że wymaga trochę czasu, a chciałam dzisiaj jak najwięcej przeczytać. Słuchajcie, zabawa polega na tym, że rzucamy sobie kostką. Pamiętacie, ja rzucałam kiedyś kostką w telefonie i dzisiaj też mogę Wam to pokazać. Słuchajcie, rzucałam sobie kostką w telefonie. Nie wiem, tylko znajdę moje kostki. I mój pierwszy rzut mówi mi o tym, jaki kolor mam wybrać w zakresie mojego ściągacza. Widzicie, mam w telefonie, słuchajcie, moją kostkę, rzucam. Wypadło mi 3 i wiem, że ściągacz w mojej skarpecie powinien być pomarańczowy, więc wyciągnę sobie pomarańczową kredkę i pomaluję sobie ściągacz na pomarańczowo. Słuchajcie, ja to robię tak super, hiper szybko, żebyśmy tylko wiedzieli, o co chodzi. Następnie rzucę sobie kolejny raz. Na mojej kostce, słuchajcie, wypadło 4, więc wiem, że pasek w mojej skarpecie będzie miał kolor żółty, więc wyciągnę sobie kolor żółty. Słuchajcie, ja nie jestem dzisiaj dokładna w tym rysowaniu, wiem, że wy to zrobicie lepiej i na pewno podzielicie się obrazkami. I tak, słuchajcie, rzucam cały czas, aż przez wszystkie kolejne etapy. Wzorek też mogę, słuchajcie, wyrzucę w kolejnym rzucie jaki wzorek, narysuję go sobie na skarpecie, bo być może wypadłoby mi na przykład serduszko na koniec. Więc moi drodzy, dzisiaj, słuchajcie, tak dość, słuchajcie, kreatywnie dla Was. Macie 2 szablony, jeden gotowy, gdyby ktoś dzisiaj uznał, że przez ten deszcz nie ma humoru i dzisiaj dzień, słuchajcie, na nudy, to po to, żeby nudy pokonać, wersja gry kolorowa, natomiast drugi po to, żeby sobie zaprojektować własną grę. I tego Wam, słuchajcie, dzisiaj życzę. A jak nazywa się apka? Apka się nazywa Dice od kostek, zaraz jeszcze napiszę, tak, dokładnie, tak, można też wpisać, świetnie Blanka, dzięki za przypomnienie, można wpisać też w Google Roll Dice albo rzut kością, też po polsku zadziała i wyświetlą Wam się różne opcje kostek do wykorzystania, gdyby się okazało, że w ostatnim czasie kostki Wam zaginęły. No to moi drodzy, zdradzę Wam na koniec tylko, że cała ta przygoda kończy się dość dobrze, bo słuchajcie, mała B nie daje tacie tak w 100%, słuchajcie, zablokować tej dziury, która pozwala na ucieczki skarpetą, więc wszystko się, słuchajcie, kończy dobrze, więc jest to wspaniała zapowiedź do tego, żeby ktoś z Was sięgnął po kolejną część, jak banda czarnej froty. Mam nadzieję, że dzisiaj Was do tego zachęciłam. Troszkę, słuchajcie, przedłużyłam, ale mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy dlaczego. Życzę powodzenia, miłej gry, projektujcie swoje skarpety, zagrajcie dzisiaj w skarpetkowe gry. Bardzo Wam dziękuję, dobrego dnia i nienudnego, taką mam nadzieję. Wrzucę jeszcze raz, słuchajcie, linki, gdyby komuś umknęło na koniec. Pa, pa. Będą też, słuchajcie, linki będą też dostępne na naszej stronie Cyfrowy Dialog, więc gdyby komuś umknęło, to można